Siemanko, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z Giveri w nowym roku. Jest ze mną dzisiaj God Givera, siemano. Siema. No i dzisiaj pokażemy Wam rzeczy, których nie mogłem Wam pokazać w ostatnim odcinku, ze względu na to, że nagrywałem z normalnego hara. Też mieliśmy problem dosyć spory, żeby się zgadać, nie, byku? No, a to przez te święta to wiesz jak to. Tak, no właśnie i Giverka, wiecie, miał jakieś tam swoje załatwienia, ja miałem swoje rzeczy, nieraz tam się, raz ustawiliśmy się, to raz Giverce coś wypadło, raz mi, no ale co, nagrywamy dzisiaj materiał, słuchajcie, myślę, że zaczniemy od przywitania nowych subskrybentów, jest to Grzegorz Les, Kwedek, Kapik 2000, Krystian Sątowski, Zdrój, Krzysztof Wyderski, Zapisek Jakub, Lucyfer, Manik 93 i Mr. Grand Poland. Dzięki wielkie byczki za subskrypcję. No i przechodzimy już do samego odcinka. Ja pewnie jak przed chwileczką zauważyliście, jestem dzisiaj w końcu w koszulce giveria.com. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego, gdzie taką koszuleczkę można dostać. To chciałem tylko wspomnieć od razu na starcie, że będzie ten temat poruszony, bo wrzucałem ogólnie też screena tam na fanpage, zdjęcie z tą koszulką, ale jakieś takie kolory wyszły niewyraźne, no to tutaj na kamerce widzicie, są naprawdę kozackie. Słuchajcie, została wprowadzona aktualizacja na wersję jaką, Giverka? 1272. 1272. No i ja sobie tutaj może otworzę teraz Store'a, a ty powiedz, co tutaj zostało zmienione w tej wersji, co zostało w ogóle dodane. No do Store'a dodaliśmy, wiadomo, outfity i mounty. Halo, halo, coś cię przerwało. Słyszymy się, czy nie? Dodane już z nowszych wersji Volcanic. Okej. Okay. Coś cię przerwało przed chwilą, wiesz, ale coś tam usłyszałem, że Vulkanik. Zostały dodane nowe outfity i mounty, a jeżeli chodzi o samą funkcjonalność rozgrywki, to tutaj coś w tej kwestii się zmienia, czy po prostu zostaje to tak, jak było? Wiesz co, na razie jedynie wyglądowo, jak wejdziesz w wybór outfitów, to tam jest zmiana, wiadomo, tak jak na Realu, nie? Mhm. Wygląd. Tutaj mamy mounty i outfity, cały czas Giverkę tutaj przerywa, więc Givera też mi wspominał coś takiego, nowych że... nowych podporów, to będziemy dodawać, nie? Wiesz co, cały czas cię przerywa, to jest chyba to, co przed chwileczką rozmawialiśmy, że ty mówiłeś, że w pewnych momentach mnie nie słyszysz, więc nie wiem, jest tam jakoś zerwane połączenie, no ale w każdym razie macie dodane outfity i mounty te najnowsze, natomiast jak chodzi o samą funkcjonalność, no tam, to tam pewnie wiele się... nie zmienia, natomiast słuchaj, jest tutaj taki problem, ponieważ każdy, kto chciał się zalogować teraz na Giverię, no to jakby skasowały mu się hotkeye i minimapa. Z tego, co udało mi się wyczytać na Discordzie Giverii, to żeby to zmienić, należy przerzucić plik charakter data i bodajże minimap. Ja tak zrobiłem. I który jeszcze? I config. Okej. Okay. Ja nie przerzuciłem konfigu. I właśnie nie miałem ustawionych hotkeyów, także już wiem, co źle zrobiłem. Także to też macie taką odpowiedź, bo na pewno jest dużo o to pytań, na pewno dużo osób było wkurzonych, że im się tam poresetowały hotkeye, czy skasowała się mapa, czyli robicie tak. Przerzucacie sobie plik config, minimap i charakter data, tak? Dokładnie. No i trzeba pamiętać, żeby być wylogowanym z postaci, żeby to... zadziałało, nie? Tak, tak. Musicie mieć wyłączonego klienta. No i jeszcze jeżeli odpalacie ten nowy klient, no to macie tutaj powypieprzane, że tak powiem, te bary i tak dalej. To wszystko tutaj w interfejsie możecie sobie po prostu pousuwać, nie? Dobra. Dokładnie. Tak? Coś chciałeś jeszcze powiedzieć chyba, tak? No, że w interfejs action bars i tam się to wyłącza, nie? Tak, tak. No to mówiłem. To pewnie znowu nie słyszałeś przed chwilą, tak? Znowu nam zerwało coś połączenie, czy nie? Halo? Halo, halo. No właśnie zrywa nam cały czas połączenie. Dobra, będziemy się starali jakoś tam w miarę ogarnąć z tym odcinkiem, bo Givera też nie jest w Norwegii, tylko jest w Polsce, też nie ma takich warunków do nagrywania. W poprzednim odcinku pokazałem Wam te dwie, znaczy nie pokazałem, wspomniałem tylko o tym, że zostały dodane Manticory i Shulery, Kult Scholar. Jest tutaj, są to miejscówki od 1500 i 1700 levela. W tej chwili przejdziemy sobie chyba na te Manticory, tylko będę Cię prosił o teleport, bo nie mam tutaj możliwości wejścia. Znowu zerwało. O, zerwało. Możesz mi dać TPK na Manticory do siebie? Tak. Dobra, super.
Albo w sumie, o, dobra. Jesteśmy tutaj, na dół schodzimy. Co to jest za miejscóweczka? Dla jakich to jest ogólnie profesji? To są expy pod Team Hunty, nie? Coś fajnego z nich wypada, czy raczej expik tylko? No jest locik w miarę... Wiadomo, że im lepszy resp, im dalej, tym lepiej, nie? Rozumiem. No, i z expem, i z lotem. A wiesz może, ile tutaj mniej więcej expa na godzinę można wyciągnąć w takim Team Huncie, czy coś? Kurczę, nie wiem, bo to wiesz, jeden zrobi 1,5, a jeden zrobi 2 miliony. Nie? Tak, no bardziej mi chodziło o takie, wiesz, takie średnie wyliczenia. Akurat widzę, że ktoś tutaj właśnie siedzi, także może nam się uda znaleźć tych graczy. Zobaczymy, jak oni sobie tutaj radzą. I przy okazji byśmy wam pokazali obrażenia tych potworów, ale dobra, tutaj znowu dedy są. Kurczę, no. Ciekawe, czy nam się uda to kogoś tutaj znaleźć, no bo szczerze mówiąc to chętnie... O, jest, dobra. Mamy jakiś team huncik. Ale wiesz co, nie wiem, czy coś znowu ma mnie zepsute w kliencie, ale nie widzę obrażeń, które oni zadają. Także no niestety bardzo was przepraszam, ale nie wiedziałem też, że w tym kliencie mi się to przestawiło. No w każdym razie no, możecie sobie tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Są takie Manticory, expią sobie tutaj chłopaki w Team Huncie. No na pewno sporo expa tutaj można wyciągnąć, więcej niż na tych miejscówkach na niższe levele, nie? Ja właśnie teraz sobie na swojej postaci kończę dostęp na Ghost Wolfy. No i za niedługo też po skończonym challenge'u wpadamy z powrotem na giwerkę i będziemy działać, nie? Dalej z następnymi miejscówkami, także pokażę wam to już stricte z postaci. Ok, teraz przejdziemy sobie na Kult Szolary. Tutaj jeszcze nie byłem. Jaki mamy tu? Aha, tam tutaj Cerberus Champion Mount dostajemy. Zaraz wam pokażę, co to za Cerberus. Monty, dobra. Cerberus. Cerberus Champion. Takiego monta. I tam chyba w poprzednim teleporcie jest jakiś outfit, tak? Do odbioru. No, tak, dokładnie. Dobra, nieważne, już nie będziemy tego pokazywać, w każdym razie tylko tak, żebyście wiedzieli. No i co, mamy Kult Szolary, kolejna miejscówka, w ogóle, o kurde, jakoś tak ciekawie porozstawiane, po 4 obok siebie. No, Goku tak rozkminił? Goku tak rozkminił taką, tak, żeby tutaj były pododawane, czy jak? Nie, ja to dodam. No to proszę bardzo, giwerka tutaj jakie pomysły ma. Jeszcze na żadnym OTS-ie nie widziałem czegoś takiego. Nie no, spoko, fajnie. Myślałem, że na innych OTS-ach jest podobnie, tylko jak przechodzi gra, to one się, wie. Tak, no to też prawda. No okej, no tak wam chcieliśmy tylko pokazać tą miejscówkę, bo tak jak mówię, no ja ze swojej postaci nie mogłem się tam dostać. Myślę, że tak, staniemy sobie tutaj teraz w temple i powiemy wam troszeczkę na temat update'ów, changelogów, które zostały pododawane. Co wiem, to powiem wam ja, resztę wam powie giwerka, żebyśmy to zrobili jeszcze tak w miarę sprawnie, dlatego że tutaj jeszcze mam pytania do giwery, które w międzyczasie będę zadawał. Więc tak, pierwsza sprawa to zostały dodane 2 nowe czary dla MS-a i EDK. W przypadku druida jest to Exavo Grandmaster Earth i tutaj jest dzielony cooldown z Exavo Grandmastera, czyli jak walniecie Exavo Grandmastera, no to macie cooldown na automatycznie na ten drugi czar. No i dla Sorka Exavo Grand Mass Energy i tutaj tak samo z Visem macie ten cooldown. Powiem wam tak osobiście, że jak chodzi o mnie, to gra dla mnie, ja tam mam 1224 level, diametralnie się zmieniła odkąd wszedł ten nowy czar. Jest zdecydowanie prościej, także jest to coś idealnego po prostu dla mnie. No i też obstawiam, giwerka, że tutaj jest bardzo duża różnica, prawda, w Team Huntach, no nie? Że jednak ten ex dużo szybciej. No na pewno, nie? No, te czary biją średnio 30% więcej, dodatkowo biją po 4 razy, czyli...
znowu nam giwerkę niestety przerwało. Tak, no każdy czar zadaje tam 3-4 razy obrażenia. Co wam powiem, na pewno mi dużo bardziej bezpiecznie się XP i XB jest dużo szybszy. Też mogę sobie bić jakieś miejscówki, gdzie wcześniej nie ogarniałem. Także to jest spoko. No i tutaj w związku z tym mam do ciebie, giwerka, pytania, bo bardzo często się pojawiają, czy były gdzieś tam jakieś prośby, sugestie. Kiedy i czy w ogóle będą takie czary ueki dla innych profesji wprowadzone? Drugie, no bo oczywiście jedne już są. Jak to wygląda? Halo, halo, słyszymy się? Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, ja spróbuję jeszcze raz do giwerki się skontaktować. Halo, halo. No, teraz. Wiesz co, zresetowałem po prostu rozmowę, bo cały czas jakby albo ty mnie nie słyszysz, albo ja ciebie. Wiesz co, tutaj jest pytanie takie, dlatego, że dużo osób pyta, czy będą czary dla RPK i dla Knighta, takie właśnie ueki dodatkowe, no bo jedne są, ale gracze pytają, czy będą po prostu dodatkowo jakieś dodane. Jakie jest twoje stanowisko w tej kwestii? No nic takiego nie planujemy na razie. I nie wiem, czy w ogóle będą. No jest to tak samo jak na Real TV, nie? Że Knight i Paladin mają po jednym tym ueku takim najlepszym, nie? Tak, no i trzeba też wziąć to pod uwagę, że RP i Knight to naprawdę są profesje, które są naprawdę bardzo mocne na wysokim poziomie, są wręcz nie do ubicia, więc jeszcze jakby ich tam boostować takimi czarami, no to mogłoby być tak, że no po prostu byłyby za mocne te profesje, nie? Tak mi się wydaje. Także a propos tego, to nie będzie na razie, przynajmniej na razie, nie? No bo wiadomo, że jak ludzie tam powbijają 3K levele albo 4K levele, no to trzeba będzie coś tam dodawać, ale rozumiem, że na tych niskich levelach na razie nie, tak? No między innymi temu, że ten cooldown też jest dużo mniejszy niż na tych magicznych, nie? Mhm. Rozumiem. No ja akurat gram MS-em, tylko tam miałem RPK jakiegoś, co tam zacząłem nim grać, ale wiecie, jakoś dużego levela nie wbiłem, więc ciężko mi się wypowiadać. Kolejny patch, który został dodany, myślę, że teraz się przejdziemy tutaj do NPC-ta, do Asimy. Okej. Okay. Słuchajcie, zostały dodane nowe potiony dla Knighta, które są od poziomu 800. Jest to Super Health Potion. W przypadku Supermana Potiona, no to wiem, że w okolicach 1K po prostu manę regeneruje. Jak to jest w przypadku tych potionów dla Knighta? Ile one odnawiają HP? Co teraz, to mnie zaskoczyłeś, ale coś koło 1300. No, to proszę bardzo, tutaj admin nie wie. Nie no, ogólnie koło 1300-1500, coś takiego pewnie będzie. Już nie mówię, 1200 do 1400. 1200 do 1400, no widzicie, sprawdzone od razu. Givera tu ma ludzi od wszystkiego, także on nawet nie wie, co u niego na serwie. To, nie, no, że... to ja to robiłem. Tak, ma słabą pamięć jak ja. Dobra, mordeczki. Kolejna aktualizacja w tym changelogu to jest to, że Exura Grand Sun została wzmocniona o 25% i został dodany nowy czar Exura Max dla druida i dla MS-a od 800 poziomu. I różni się on od Exury Vity tym, że po prostu leczy troszeczkę więcej. Jest to troszeczkę więcej czy dużo więcej według ciebie? No to jest, myślę, że około 25-30%. Około 25-30%. Także jak macie 800 level na profesjach magicznych, no to sobie możecie Exure Max używać. Tutaj ogólnie w tym changelogu mam też takie informacje, że zostały zmienione prawdopodobnie cooldowny, czy zostały dodane te czary typu Exori Grand Max Ico, Exori Grand Max Con? Wiesz co, to są nowe czary targetowe do PvP przeważnie, nie? Okej, okay, czyli mamy w przypadku Knighta Exori Grand Max Ico, jest na to cooldown 10 sekund. Dla Paladyna mamy Exori Grand Max Con, również jest cooldown 10 sekund. Dla Sorka mamy Exori Max Fire, cooldown 15 sekund i Exori Max Energy też 15 sekund. I w przypadku druida mamy Exori Max Earth,
15 sekund i Exori Max Ice. Ja po prostu widocznie tam nie doczytałem, czyli to są po prostu czary do PvP, tak? No te, które biją w jeden cel, nie? Na Realu i na Giveri są oryginalne, to jest na przykład Exori Max, nie Fire, tylko no. Ja tam nawet powiem szczerze, że nie wiem, jak to wygląda, bo też no, ja w sumie od 2016 roku można powiedzieć, że na Realu gdzieś tam w sumie to sporadycznie pogrywałem w międzyczasie puszczania serwerów, w których byłem twarzą na tamten moment. Okej, okay. Kolejny changelog, który mamy wprowadzony, to pierwsza informacja w tym changelogu jest taka, że speed maksymalny chyba został zwiększony z 2250 do 4000, tak? Dokładnie, no. Czyli tutaj, mordeczki, jak widzicie, no ja mam tutaj na 4500 podkręcone, czyli dla zwykłego gracza jest to maksymalnie 4000, ja mam tutaj powiedzmy, ja nie mam ogólnie na co dzień GM-a i tak dalej, to jest po prostu postać na odcinek, ale jest to GM i tutaj no mam 4,5 koła, także no będąc na GM-ie, no to troszeczkę, no popatrzcie, szybko się śmiga, tak? Raczej nie będziecie tak śmigać na normalnej postaci, czyli maksymalnie do 4000. Co do tych boostów, po prostu kiedy to skacze, to też to jest jakoś co level, czy po prostu co kilkaset leveli, bo kiedyś były jakieś takie speed boosty na Realu, ja coś takiego kojarzę. Wiesz co, są jakieś speed boosty, ale ogólnie co level jest większy ten speed, nie? Co level jest speed i mamy do 4000 maksymalnie speeda. Kolejna rzecz, która została dodana w tym changelogu, znowu chyba mnie zerwało, chyba mnie nie słyszałeś, tak? No dokładnie. No, bo ja myślałem, że ty już skończyłeś mówić. Będzie trochę chaotycznie ten odcinek, ale mówię, no też długo nie nagrywaliśmy z Giverem, ja chciałem nagrać, zadać parę pytań. Dobra, kolejna rzecz. Został naprawiony Hunting Analyzer i od teraz pokazuje on obrażenia z maną i z HP. Tam po prostu tam, no, kto używa Hunting Analyzera, to będzie wiedział, o co chodzi. Był taki błąd, że można było respić dwa summony i ten błąd też został poprawiony. Z tego, co ktoś mi chyba mówił, albo ty mi mówiłeś, Giverka, to działało to na takiej zasadzie, że się szybko respiło summona, chyba się relog robiło i szybko się logowało i można było dwa summony, tak? Dokładnie tak było. Coś takiego. No i zostało to naprawione, no bo oczywiście no to był znaczny, no to był spory błąd, tak? No mógł ktoś to bardzo wykorzystywać. No i słuchajcie, taka jedna z ciekawszych zmian według mnie, która została wprowadzona, jest taka, że od teraz trzeba licytować, słuchajcie, chatki. Nie ma możliwości już kupić sobie w grze, o tutaj jest akurat moja hacjenda, nie ma możliwości już w grze sobie kupić chatki komendą buy house, tylko musimy wejść na stronę, trzeba się zalogować i tam jest licytacja, tak? Dokładnie, no. No i podejrzewam, że zostało to pewnie wprowadzone ze względu na to, że ludzie po prostu gdzieś tam masowo te chatki wykupowali po save serwera. Też ja, dla takich, no nie każdy, nie oszukujmy się, ma możliwość wejść tam o 7 czy o 8 rano, tak, po save, żeby sobie taką chatkę kupić. Także uważam, że bardzo fajnie zostało to zmienione i jest teraz ogólnie jakieś ograniczenie a propos tych chatek co do levela, czy na przykład, że masz, o tutaj jest fajna chatka, widzę, podbiję tu do chłopaków. Teraz nie ma ograniczeń, ale jest, weszły te miesięczne opłaty za domek, nie? Mhm, i jest teraz, to, jaka to jest kwota? Bo się, 10 cc. Za kratkę, tak? 10 cc za, nie wiem czy za, tam jest napisane, że za metr kwadratowy, ale nie wiem jak liczyć metr kwadratowy w Tibi, o kurde. To chodzi o SQM, nie? Dobra, okej, muszę tutaj zniknąć. Dobrze, okej, także jeżeli będziecie chcieli licytować chatkę, musicie zalogować się na stronie giveria.com i tam sobie wybrać, wylicytować. No i tak, zostało mi tutaj na koniec dwa pytania i przejdziemy sobie do sklepiku Giveri. Więc pierwsza sprawa jest taka,
No, kiedy będzie tutaj restart postaci? Bo ja świetnie odpowiedź na to pytanie znam. Myślę, że dużo moich widzów też, ale mimo wszystko wchodzą cały czas jakieś nowe osoby, które nie do końca są świadome, jak działa ten serwer. I co byś ty takim osobom chciał odpowiedzieć? No, że mają wbijać, grać, bo restartów nie będzie, no. No, myślę, że naprawdę patrząc na to, jak jest serwer aktualizowany i co w ciągu roku czasu tutaj, jak to w ogóle się diametralnie zmieniło, to naprawdę możecie być pewni o to, że nie będzie żadnej restartów, przynajmniej na pewno nie w najbliższym czasie, bo są rekordy graczy pobijane cały czas, nie? Przynajmniej raz w miesiącu teraz jest pobijane rekordy graczy, cały czas są nowi gracze, serwer jest bardzo fajny, jest grywalny, no nie jest to serwer taki typowy do PvP czy coś, tylko właśnie porobić sobie misje, pograć sobie team hunty. Naprawdę jest luzik. Jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, chodzi do pracy i po tej pracy chciałby się zrelaksować, to myślę, że będzie to zdecydowanie lepsza opcja niż gdzieś tam granie na realu, więc o resety się nie martwcie, tylko wbijajcie. I teraz tak mi przyszło do głowy, żeby cię zapytać o to, czy ty masz jeszcze te stare wersje Givery gdzieś tam zapisane na komputerze i tak dalej? Znowu mi zerwało jeszcze raz. Chciałem zapytać, czy masz stare wersje Givery zapisane, tego OTS-a, bo wpadłem na taki pomysł, że można by było też graczom pokazać takie porównanie, jak wyglądała ta pierwsza wersja Givery i co tam było, żeby po prostu każdy się przekonał, jak dużo rzeczy tutaj zostało wprowadzonych, nie? To ja mam, ale mi się wydaje, że to najlepiej wejść na twój pierwszy odcinek z Givery i już będą widzieć, co się działo. Tak, możecie tam zobaczyć, a może będzie jakiś taki specjal odcinek, gdzie pokażemy wam z Giverą, jak to wygląda. Okej. Kolejne pytanie jest o t-shirt Givery. No ja tak jak wam mówiłem, mam koszuleczkę Givery dzisiaj piękną na sobie. Tam z tyłu mam też logo, ale już nie będę się tutaj chyba może obracał, wam pokazywał. Nie, no dobra, pokażę wam trochę. Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne są te t-shirty i może ja w sumie odpowiem na to pytanie. Jeżeli dostaniecie od Mikołaja t-shirt Givery, to jest to w formie takiego itemu Pirate Tampersty. No i możecie to wymienić u administracji na taki prawdziwy t-shirt, taki jak ja mam na sobie. Odpowiadam na to, bo też sporo pytań jest o to. No i co, teraz chciałbym wam właśnie pokazać ten sklepik Givery. A Giverka może coś powie więcej na ten temat. Jak to tutaj wygląda? Czy będzie coś dodawane jeszcze do tego sklepiku? No, cały czas będzie dodawane. Aktualnie grafik nam podesłał parę nowych grafik, które możemy wsadzić na te koszulki, także i na kubki, i na bluzy, także będziemy cały czas coś dodawać nowego, nie? Link do sklepu tego Givery będziecie mieli w opisie. Albo po prostu wrzucę wam w komentarzu gdzieś tam, więc możecie sobie zobaczyć. Co ja wam mogę powiedzieć? Dlatego, że ja sam miałem sklep na Kapselu, to było, nie wiem, 2013, 2014 może rok. I powiem wam, że na tamten moment ja nie byłem na przykład zadowolony z tego i w ogóle przestałem to promować, bo jakby te ciuchy naprawdę nie były zbyt dobrej jakości. No i teraz przyszedł do mnie Mikołaj, słuchajcie, i przyniósł mi tutaj kubek Givery i przyniósł ten t-shirt i powiem wam, że naprawdę to nie jest tak, że się pucuję do Givery czy coś, że dostałem tą koszulkę i że ją reklamuję, tylko naprawdę jest to bardzo fajnej jakości koszulka i ona już jest w sumie u mnie po chyba dwóch albo trzech praniach i naprawdę no, z tym napisem nic się nie dzieje kompletnie. Myślę, że materiał jest spoko. Naprawdę jak za taką kwotę, jak macie tutaj za 67 zł koszulkę, to jakby sobie ktoś chciał kupić, to naprawdę serdecznie polecam, bo fajne są rzeczy. Ja mam jeszcze kubek, z którego czasami tam kole zero popijam sobie na streamach. Także co, no w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo ci dziękuję, Damian, że znalazłeś chwileczkę czasu, żeby znowu mi przerwało, żeby nagrać. No właśnie, ja się tu żegnam już z widzami. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Zaprosić widzów na serwer? Mówię, że mi właśnie przerwało i mówię, przepraszam, że tak wyszło, no ale myślę, że coś tam się udało dowiedzieć nowego, nie? Tak, myślę, że może troszeczkę tak było na początku chaotycznie, ale później już sobie to naprawiliśmy tak naprawdę. Także dajcie znać, czy wam się odcinek podobał. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiamy i do zobaczenia na giveria.com. Cześć, dzięki, pozdro. Hej.